Niełatwo być prorokiem. Znacie wielu proroków, macie wiele wiadomości, znacie wiele historii, które pochodzą ze Starego Testamentu i nie tylko. Natomiast gdybyśmy dzisiaj spotkali człowieka, który mówiłby jakieś słowo i nazwałby siebie prorokiem, albo przynajmniej wydawałoby się, że to słowo jest prorocze, to wydaje mi się, i obawiam się, że tutaj bym się nie pomylił, niewielu z nas by taką osobę przyjęło. Pomimo, że uważamy siebie za lud proroczy. Pomimo, że potrafimy w historii wskazać, że również prorok objawił się nie tylko na przestrzeni kanonu Pisma Świętego, ale i również później. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że gdyby ktoś dzisiaj przyszedł z poselstwem, które nie do końca by pasowało nam dzisiaj i nie do końca pasowało z tym zrozumieniem, które już posiadamy, to przez większość byłby odrzucony. A mówię tak na podstawie historii, dlatego że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że prorocy przeważnie nie byli słuchani. Przeważnie nie byli akceptowani, właśnie byli odrzucani. Prorocy dzielili się na proroków bożych i na proroków nadwornych. Podczas monarchii, gdy był król, również miał swoich proroków. I ci prorocy nadworni przeważnie mówili to, co król chciał słyszeć, a więc to byli ci prorocy, których się słuchało. Natomiast ta mniejsza grupa prorocy boży, dlatego że nieśli poselstwo, które nie do końca się podobało, to oni przeważnie nie mieli dużych rezultatów, jeśli chodzi o swoją służbę. Chociaż niektórzy z nich nawet służyli, nie wiem, około 40 lat. Dzisiaj chciałbym powiedzieć dwa słowa na temat proroka Jeremiasza, a później otworzymy sobie fragment pewnego słowa, które przekazał mu Bóg do ludzi. Prorok Jeremiasz pochodzi z rodziny kapłańskiej, z wioski Anatot, która była na północ od Jerozolimy. Jeremiasz mieszka w Judei i tam działa. Prawdopodobnie jest potomkiem kapłana Abiatara, natomiast król Salomon skierował go właśnie w inne miejsce. Urodził się około 650 roku przed naszą erą, a służbę rozpoczął około 627 roku. Był to 13 rok króla Jozjasza, czyli byli, można powiedzieć, podobni, można powiedzieć nawet wiekowo. Jego służba trwała około 40 lat. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób przyjął swoje powołanie, to był to prorok, który nie chciał przyjąć za bardzo swojego powołania, ociągał się z tym. Nie było to nic nowego, dlatego że mamy inne przypadki Mojżesza, chociażby, który również nie do końca chciał go przyjąć. Natomiast Bóg zapewniał go, żeby przyjął to poselstwo i że Bóg będzie przez niego przemawiał. Bóg zapewnił go nawet w wizji, jeśli chodzi o to. I Jeremiasz spotkał się z dużą opozycją. Co najsmutniejsze w tym wszystkim, zwłaszcza wiadomo ze strony kapłanów, fałszywych proroków, ale też bliskich mu ludzi, bliskiej rodziny. Też był oskarżony o bluźnierstwo. Był to moment taki, kiedy w całym społeczeństwie prawda była ukrywana przed społeczeństwem, no i karmiono ludzi różnymi teoriami. Zauważcie, że dzisiaj mamy taką sytuację trochę odwrotną. Prawda nie jest zakryta, natomiast mamy mnóstwo jakichś takich fake newsów, którymi również karmią się ludzie. Więc Jeremiasz jest szczególnym prorokiem, dlatego że jest otwarty, że również czasami narzeka na Boga i również jest tym, którego możemy odczytać z tekstu jego charakterystykę, czyli możemy zobaczyć, jaką był postacią, jaką osobą. I w pewnym momencie Bóg kieruje do niego słowo, które chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważyli. Jest to 7 rozdział Księgi Jeremiasza, otwórzcie. I pozwólcie, że przeczytam trochę dłuższy fragment, czyli od wersetu 1 do 15. Oto słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Stań w bramie świątyni Pana i ogłaszaj tamto słowo. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy Judejczycy, którzy wkraczacie w te bramy, aby pokłonić się Panu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie, czyńcie to, co właściwe.
Wtedy ja sprawię, że pozostaniecie we własnym kraju. Nie wierzcie, gdy wam powtarzają: świątynia Pana, tu jest świątynia Pana. Musicie przede wszystkim szczerze poprawić swoje postępowanie. Musicie zmienić na lepsze swoje czyny. Jeśli między sobą szczerze będziecie trzymać się prawa, jeśli nie będziecie krzywdzić cudzoziemców, sierot ani wdów, jeśli nie będziecie przelewać w tym kraju krwi niewinnej ani czcić obcych bogów na własne nieszczęście, to wtedy rzeczywiście sprawię, że będziecie mieszkać w tym kraju, w ziemi, którą dałem waszym ojcom przed wiekami i na wieki. Wy jednak słuchacie zapewnień, które nie są prawdą. Nie będziecie mieć z tego korzyści. Czy nie jest tak? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie, składacie fałszywe przysięgi, spalacie kadzidło Baalowi, służycie innym bogom, których nawet nie znacie, a potem przychodzicie, stajecie przede mną w świątyni noszącej moje imię i mówicie: jesteśmy cali i zdrowi, po to, by trwać przy swoich obrzydliwościach. Traktujecie tę świątynię noszącą moje imię, jakby była jaskinią zbójców. Owszem, ja to widzę, oświadcza Pan. Tak, przejdźcie się do Shilo. Tam kiedyś mieszkało moje imię. Zobaczcie, co uczyniłem z tym miejscem z powodu zepsucia mojego ludu Izraela. A oto, co teraz was spotka, oświadcza Pan. Nie słuchaliście, chociaż was wciąż przestrzegałem. Nie odpowiadaliście, chociaż do was wołałem. Przeciwnie, postępujecie jak dawniej, bez zmian. Dlatego uczynię z tą świątynią, na której tak polegacie i która nosi moje imię, oraz z tym miejscem, które dałem wam i waszym ojcom, to samo, co uczyniłem z Shilo. Odrzucę was od siebie, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. Pierwszy i drugi werset mówi nam o tym, gdzie się dzieje akcja, kto do kogo powiedział i co. I tutaj Bóg mówi do proroka Jeremiasza, daje mu słowa, które następnie Jeremiasz ma zanieść do ludu izraelskiego. Ma stanąć w bramach świątyni. Coś wam to przypomina? Jak sędzia, dlatego że koniec tych wersetów pokazywał wyrok. I trzeci werset tutaj jest bardzo istotny. Pozwólcie, że przeczytam go jeszcze raz. On mówi: tak mówi Pan Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie, czyńcie to, co właściwe, wtedy ja sprawię, że pozostaniecie we własnym kraju. Podobnie siódmy werset. To wtedy rzeczywiście sprawię, że będziecie mieszkać w tym kraju, w ziemi, którą dałem waszym ojcom przed wiekami i na wieki. I teraz chciałbym, żebyście uwierzyli mi na słowo, że te dwa wersety, ich końcówkę można trochę inaczej oddać. Mianowicie nie na takiej zasadzie, że Bóg pozwoli, że Izrael będzie mógł zamieszkać w kraju, ale że można to oddać w taki sposób, że Bóg mówi, że ja zamieszkam z wami. Ja będę mieszkał z wami. Czyli innymi słowy, jeśli zrobicie coś, to ja będę mieszkał z wami. Uwierzcie, że można to tak przetłumaczyć w drugi sposób. Nie będziemy tutaj wchodzić w gramatykę. Więc innymi słowy, Bóg mówi, że ja zamieszkam z wami i daję wam pewną obietnicę. Obietnica znajduje się od trzeciego wersetu do siódmego. Pomimo, że tutaj już pokazane są pewne złe czyny ludzi, to pamiętajcie, że zawsze, choćby jak była krytyczna sytuacja w narodzie, albo tak samo w waszym życiu, to zawsze jest nadzieja. Dlatego, że Bóg nigdy nie pozostawiał swoich ludzi bez nadziei, nawet jeśli kierował do ludzi najokrutniejsze, najbardziej niewygodne słowa, poselstwo dotyczące, nie wiem, śmierci, dotyczące niewoli, dotyczące wygnania, dotyczące utraty wszystkiego, co posiadali, to i tak zawsze w tych słowach, albo po nich, albo za jakiś czas pojawiała się nadzieja. Dlatego, że Bóg jest Bogiem nadziei, obietnicy i Bogiem ratunku. A wszystko, co jest takie mocne, jest spowodowane tym, że problem nie jest w Bogu, ale problem jest zawsze w ludziach. I zobaczcie, gdzie się dzieje tutaj sytuacja. Sytuacja dzieje się w bramach świątyni, a więc poselstwo skierowane jest oczywiście do Żydów, ale dlatego, że akcja dzieje się w bramach, to również przysłuchują się temu poselstwu inni, którzy znajdują się w świątyni, czyli Lewici,
tak samo kapłani. I oni będą słuchali tych słów, które zaraz prorok Jeremiasz powie. I zobaczcie, w wersecie 4 pojawia się właśnie problem. Problem, z którego będą wynikać te różne czyny. Jest tutaj powiedziane, że nie wierzcie, gdy wam powtarzają świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana. Jaki był problem wtedy? W czym był problem? Zobaczymy sobie, że problem tkwił trochę w zrozumieniu Boga i w teologii, którą obecnie mieli. Mieli niewłaściwe podejście. Dlatego, że myśleli, że mogą postępować i robić pewne rzeczy, a później mogą przyjść do świątyni i ta świątynia wszystko zakryje. Dlatego, że przyszli do świątyni. Ale musimy to zobaczyć. Wersety 3, 4, 5 i 6 mówią, że dla Boga ważna jest szczerość w postępowaniu ludzi. 5 werset mówi, Bóg mówi, musicie zmienić na lepsze swoje czyny. Jeśli między wami są osoby, które krzywdzą cudzoziemców, sieroty, wdowy, jeśli będziecie przelewać krwi, to nie ma szans, aby ta nadzieja mogła pozostać. Więc zobaczcie, że tutaj Bóg akurat pokazuje, że dla Niego też są ważne relacje ludzkie. Nie tylko to, żeby oddawać Bogu cześć, ale tak samo w jaki sposób zrozumienie Boga przekłada się na zrozumienie ludzi. I tutaj w obronę są oczywiście wzięci ci, którzy są najbiedniejsi, którzy nie mogą się bronić, w tym cudzoziemcy, zauważcie. Ale już dalej, w wersecie 6 i 7 pojawia się bałwochwalstwo. Czyli ludzie, tak jak może nie my dzisiaj, zaczęli również oddawać cześć innym bogom. I gdybyśmy czytali wersety dalsze, dalej niż werset 15, to dowiedzielibyśmy się, że wszystkie grupy ludzi w rodzinie brały w tym udział. Dzieci przynosiły drewno po to, żeby złożyć ofiarę. Ojcowie zapalali ogień, a kobiety robiły ciasto. Więc to bałwochwalstwo było bardzo mocno rozwinięte. Ale zobaczcie ten werset 7. Ten werset 7 właśnie pokazuje nam, jeśli zmienicie te rzeczy, to wtedy rzeczywiście sprawię, że będę mieszkał z wami, że zamieszkam z wami. Gdzie? W jakim miejscu Bóg zamieszka? W świątyni. Dlatego, że Bóg od samego początku w Biblii był tym, który chciał zamieszkać pośród swoich ludzi i właśnie to robił w świątyni. Pamiętacie Księgę Wyjścia, 25 rozdział, werset 8 i 9, gdy Bóg pokazał Mojżeszowi, w jaki sposób wybudować namiot zgromadzenia, to tam powiedział słowa, powiedział cel, dlaczego to ma Mojżesz zrobić. Po to, aby mógł zamieszkać z wami. Więc w tej sytuacji, dlaczego powiedziałem o tej zmianie w tekście? Dlatego, że Bóg mówi, że jeśli coś zrobicie, to ja wtedy na nowo zamieszkam w świątyni. Innymi słowy, Bóg opuścił świątynię, a ci ludzie przychodzili do świątyni i zgromadzali się na nabożeństwie, odprawiali kult, odprawiali liturgię i tak to trwało. I myśleli, że jeśli mamy świątynię, to nic nam nie grozi. To wszystko jest w porządku. I z sytuacjami, które są na zewnątrz, i z sytuacjami, które są wewnątrz, czyli w moim życiu. Czyli zauważcie, dlatego powiedziałem wcześniej, że to zaufanie świątyni, ono potrafiło bardzo dużo zakryć. Ale zobaczymy też to dalej, że właśnie w taki sposób to tutaj funkcjonuje. Więc od wersetu 8 zostały przedstawione fakty, jaka jest faktyczna sytuacja. Mamy powiedziane, że oni ufają fałszywym zapewnieniom. Wy jednak słuchacie zapewnień, które nie są prawdą, woła Bóg. Werset 9 pokazuje znowu te rzeczy, które prowadzą nas za chwilę do wyroku, do werdyktu Boga. Mówią, kradniecie, cudzołożycie.
Krzywo przysięgacie, gdybyśmy tutaj dołożyli tą wiedzę z Nowego Testamentu, w jaki sposób Jezus w kazaniu na górze rozwinął każde z tych przykazań, to byśmy powiedzieli dzisiaj, złapali się za głowę i powiedzieli, nie ma sprawiedliwego ani jednego pośród nas. A gdybyśmy zwrócili uwagę tylko na to, załóżmy, jak Żydzi bardziej kiedyś rozumowali, czyli złamanie przykazania jest bardziej czymś zewnętrznym, to i tak mamy problem, bo Bóg pokazuje, że łamią które przykazanie? Pierwsze przykazanie łamią, drugie przykazanie łamią, szóste przykazanie łamią, kradzież, ósme przykazanie łamią, niecudzołożenie, dziewiąte przykazanie łamią, bo jest związane z bliźnimi. Zobaczcie, nieźle, nie? Teraz ten obrazek trochę nabrał takich mocniejszych barw. I werset 10, jeszcze raz. A potem przychodzicie, stajecie przede mną, przed Bogiem w tej świątyni, noszącej moje imię i mówicie, jesteśmy cali i zdrowi, po to, by trwać przy swoich obrzydliwościach. Przychodzą i mówią, jesteśmy zbawieni. Bóg na to patrzy i Bóg patrzy do jakiegoś momentu. Bóg nie wydaje werdyktu od razu, po pierwszym razie, nie wydaje może nawet werdyktu po setnym razie, ale po jakimś czasie już Bóg wydaje ten werdykt. I werset 11 w szczególności jest mocny i nawiązuje do tego tytułu, który dzisiaj postawiłem. Zobaczcie, Bóg mówi do ludzi, że traktujecie tę świątynię noszącą moje imię, jakby była jaskinią zbójców. Owszem, ja to widzę, oświadcza Pan. Jaskinia zbójców dotyczy metafory, gdzie właśnie złodzieje i rabusie chronili swoje rzeczy. Czyli mamy różne historie, możemy sobie poczytać, że jeśli jaskinia była kryjówką tych różnych zbójców, przestępców, w różnym okresie historii, to jeśli udało im się coś zagrabić, to właśnie to tam chowali. I tam był skarb. Mamy też różne historie. Można poczytać chociażby o skarbach Alibaby. Ale Bóg przyrównuje ten obraz do świątyni. I pokazuje świątynię. Wyobraźcie sobie tamtą świątynię, gdzie zgromadzają się na nabożeństwo, gdzie słuchają kapłani i lewici i przyrównuje do miejsca, gdzie ukryte są dowody na ich przestępstwa. Widzicie? Bardzo mocny obraz. I dlatego Bóg dalej mówi, że był taki czas, kiedy ja mieszkałem w Shiloh. Shiloh to było miejsce kiedy to było za czasów kapłana Heliego. Wiemy, że kapłan Heli miał dwóch synów, którym pozwalał na pewne przestępstwa. No i to też dla niego źle się skończyło ogólnie. Bóg na to bardzo niedobrze patrzył. I z tego powodu, między innymi, tam Bóg opuścił tamto miejsce, I tam już przestano oddawać Bogu chwałę i cześć. I Bóg mówi, że jeśli tutaj nie zrobicie czegoś ze swojej strony, to będzie podobnie. A co jest najciekawsze, werset 14 i 15 mówi, dlatego uczynię z tą świątynią, na której tak polegacie, która nosi moje imię oraz tym miejscem, które wam dałem i waszym ojcom, to samo, co uczyniłem z Shiloh. Zauważcie, że Bóg mówi, że to On uczynił z Shiloh. I werset 15. Odrzucę was od siebie, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. Czyli to nie Babilończycy przyjadą i zniszczą świątynię Izraela. To sam Bóg zniszczy świątynię, w której powinien mieszkać. To Bóg to uczyni, nie Babilończycy. Wiemy, że w historii Bóg posługuje się tymi narodami, ale przesłanie jest tak mocne, dlatego mówi, że to sam Bóg uczyni to samo, co uczynił z Shiloh. I teraz moglibyśmy powiedzieć, no, te kazanie głównie dotyczy sakramentalizmu, czyli takiej liturgii, takiej ślepej liturgii, nie? Którą możemy na przykład zaobserwować w innych kościołach, w innych wyznaniach. No ale pytanie jest, czy ta historia nie może też dotyczyć innych rzeczy? Albo pytanie, czy my też nie posiadamy pewnego rodzaju sakramentów?
Sakrament oczywiście jest uważany jako coś, co jak taka tabletka, którą się weźmie na przykład na ból głowy i sama tabletka ma w sobie pewną moc, która może spowodować, że na przykład głowa przestanie nas boleć. Tak uważany jest mniej więcej sakrament, jeśli chodzi o zbawienie, o dzieło zbawcze w liturgii innego kościoła. No ale przecież my też posiadamy różnego rodzaju tradycje, nabożeństwo, miejsce spotkań i własne życie. I też jesteśmy ludem, który się zgromadza. Więc i też mamy pewne zrozumienie teologii, które wpływa na nasze zachowanie. Też nasze zrozumienie, jeśli chodzi o relacje do Boga, przekładają się na relacje z ludźmi. A więc czy to poselstwo nie może też dotyczyć dzisiaj nas? Więc gdybyśmy mieli to podsumować, to zobaczcie, po pierwsze, sakramentalizm albo też uczestniczenie w nabożeństwach nikogo nie uratuje. Potrzebna jest zmiana, która jest tylko możliwa w momencie, gdy człowiek otworzy się faktycznie przed Bogiem i usunie z serca to, co pokazuje mu Bóg. No i oczywiście z zachowania. Po drugie, problemem nie jest sama świątynia, bo to kazanie nie było kazaniem o świątyni. To kazanie było kazaniem wygłoszonym w świątyni i ono dotyczyło głębszego problemu. Problemu wewnętrznego zachowania ludzi i zrozumienia, które właśnie wpływało na ich zachowanie. Po trzecie, Bóg tutaj, jak tak samo w innych miejscach, zwraca uwagę na słabych, na uciśnionych, na tych, którzy są porzuceni. I powiem wam, że w dzisiejszym czasie nie jest łatwo pomagać takim ludziom. Dlatego, że komfort i kultura, w której żyjemy, sprawiła, że łatwiej jest komuś pomóc jednorazowo, niż na przykład otoczyć go stałą opieką. Albo często mówimy, żeby nie dawać człowiekowi ryby, ale dać mu wędkę i nauczyć go tego. Natomiast w praktyce wydaje mi się, że tak samo mało kto z nas i tak samo dla mnie to jest trudne, potrafi na tyle poświęcić siebie, aby teraz jakiegoś człowieka naprawdę podnieść na wyższy poziom, wyedukować, spędzić z nim czas, dać mu jakąś wiedzę, włożyć w to mnóstwo siebie, mnóstwo też jakichś finansów i tak dalej. Nie jest to proste. Może dzisiaj inaczej funkcjonujemy, powiemy, że faktycznie bardziej to dotyczy zboru, ale gdyby Bóg na naszej drodze postawił osobę potrzebującą, no to myślę, że wielu z nas mogłoby temu nie podołać. Po czwarte, Bóg chce przebywać z człowiekiem. Pamiętajmy, że to jest od pradziejów cel Boży. Bóg, który przychodzi do świątyni po to, żeby ta świątynia była z ludźmi, żeby ludzie mogli tam przychodzić i tak dalej, i tak dalej. Ale tu jest pokazane, że obecność Boża często jest warunkowa i tak samo ochrona Boża. To nie jest tak, że na zasadzie, że nieważne co będę robił, to i tak Bóg będzie ze mną. Albo to i tak Bóg będzie, nie wiem, w jakimś miejscu czy w jakimś kościele. Nie, to tak nie funkcjonuje. Tutaj jest właśnie pokazane, że w pewnym momencie, jeśli pewna granica zostanie przekroczona, to Bóg opuści to miejsce, a ludzie mogą się nawet nie zorientować i dalej będą się spotykać, dalej będą wielbić Boga, dalej będzie nabożeństwo. I na koniec chcę wam jeszcze przypomnieć te słowa, które powiedziałem na samym początku. Zawsze, zawsze Bóg zostawia ludzi z nadzieją. Zawsze. Bóg jest tym, który bardziej pragnie dla nas dobra, niż my sami chcemy tego dobra dla nas. Bóg jest tym, który wie lepiej, co jest dla nas dobre. I Bóg jest tym, który najdłużej będzie czekał do momentu, aż ja będę chciał jakiejś zmiany. Bóg będzie tym, który, gdy inni wszyscy mnie opuszczą, to Bóg tam będzie. Bóg będzie czekał na to, żebym na nowo mógł do Niego przyjść, porozmawiać i coś zmienić. I właśnie ta nadzieja sprawia, że chce się takiemu Bogu oddawać chwałę. Naprawdę.
że Bóg jest warty tego i że Bóg naprawdę jest Bogiem miłości. Już nie zwracając uwagi na te wszystkie często slogany, które używamy, ale Bóg naprawdę jest Bogiem miłości. Bo gdyby nie był Bogiem miłości, to każdy człowiek na miejscu Boga już dawno wziąłby tą kartkę papieru, zgniótł, wyrzucił, ten cały lud naprawdę by spakował i dałby sobie z nim święty spokój. I byłby dużo bardziej szczęśliwszy bez ludzi. Z innymi istotami na przykład. Ale Bóg walczy do samego końca. I dlatego Bóg jest naprawdę Bogiem miłości. I patrząc na moje życie, najbardziej cenię w Bogu właśnie to, że Bóg w momencie, kiedy ja totalnie zawodzę, to Bóg i tak daje mi szansę, wyciąga do mnie rękę i pragnie mojej zmiany bardziej niż ja sam. I chciałem was zostawić właśnie z tą nadzieją w tych trudnych czasach, w których żyjemy. Nawet jeśli wszystko totalnie się posypie, pamiętajcie, że jest nadzieja, ale oprócz tego jest też coś do zrobienia, co Bóg chce dla nas, żeby było inaczej, żeby była zmiana. Amen.